Mieliśmy dzisiaj przyjemność korzystania z wirtualnej rzeczywistości. Studenci mogli skorzystać z gogli, na których tak naprawdę przenieśli się w świat wirtualny, gdzie mogli konstruować magazyn, gdzie mogli odprawiać shipping w porcie, gdzie mogli znaleźć się tam, gdzie znajdą się w przyszłości swojej pracy. Dzięki temu, że mamy dostęp do laboratorium wirtualnej rzeczywistości, nasi studenci mogą spokojnie wykonywać dokładnie to, co robią na co dzień w pracy, wykorzystując do tego wirtualną rzeczywistość, czyli przenosząc się, gdzie błędy tyle nie kosztują. Dzisiaj odbywały się zajęcia z logistyki dystrybucji, na których mieliśmy zajęcia z VR-ów. Mogliśmy wejść do magazynu, zobaczyć, jak to wygląda od środka. Mogliśmy budować magazyn, razem po prostu kompletować jakieś zamówienia, być w porcie morskim, widzieć, jak to wygląda wszystko od środka. Uważam, że zajęcia były naprawdę bardzo fajne. Nie było takiej teorii, tylko tutaj zobaczyliśmy, jak to wygląda z części praktycznej. Studia logistyki to tak naprawdę bardzo szerokie studia, które na dzień dzisiejszy w Polsce, która leży w centrum Europy, są niesamowicie ważnym kierunkiem i prorozwojowym. Na naszej uczelni tworzymy teraz coraz więcej laboratoriów, także laboratorium towaroznawstwa, materiałoznawstwa, także laboratorium transportowe. Stawiamy na jakość i na to, żeby student, który skończy ten kierunek, odnalazł się praktycznie ze wszystkim związanym z logistyką na rynku. Bardzo ważne w relacji student i uczelnia jest to, żeby jak najnowsze technologie, jak najnowsze rozwiązania były pokazywane studentom właśnie tu, gdzie pomysły, gdzie przyszłość jest kreowana. Dlatego wraz ze wszystkimi przedsiębiorcami w naszym województwie na Radzie Programowej dbamy o to, żeby siatka naszych przedmiotów była dopasowana do tego, co zaraz będzie potrzebne na rynku. Czyli osoba, która kończy, jest przygotowana do tego, co pracodawcy potrzebują.